Panie trenerze, przegrywamy w inauguracyjnym spotkaniu 1-3, chociaż zaczęliśmy w miarę dobrze, bo bramkę, która dała nam prowadzenie, zdobył Filip Cudekiewicz. Czy pan uważa, że jakieś plusy możemy wyciągnąć z tego spotkania, czy daje to jakieś dobre prognozy na przyszłość? Myślę, że tak, na pewno na tę chwilę, na gorąco, ciężko szczegółowo mecz oceniać, ale plan na mecz do pewnego momentu realizowaliśmy. Mieliśmy już w pierwszej połowie stuprocentową sytuację, też właśnie Filip Cudakiewicz miał, nie strzelił jej. Tuż po przerwie udało nam się jedno skąd wyprowadzić, strzelić bramkę. Trzeba było przetrzymać 10-15 minut po tej strzelonej bramce. Zambrów dosyć szybko złapał kontakt, no i później wydaje mi się zadecydowało mimo wszystko doświadczenie zespołu z Zambrowa i wyciągnęli ten mecz. Czyli czy uważa pan, że po tym pierwszym spotkaniu też można wyciągnąć jakieś swoje uwagi dotyczące konkretnych zawodników, czy to jeszcze za wcześnie, że mówić, że któryś z zawodników pokazuje się z dobrej strony, a któryś jednak nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań? Znaczy, ja chciałbym podkreślić, że chłopcy zostawili kawał serducha na boisku, dużo zdrowia, widać było ogromną determinację, nawet jak przegrywaliśmy cały czas, gdzieś ten wynik chcieliśmy gonić. Także to jest takie mega pozytywne, że wyszedł zespół, było widać, że to jest zespół, młody zespół, tak? Chciałbym podkreślić, bo w składzie było dużo młodzieży, także to jest chyba rokujące, tak? My cały czas podkreślaliśmy i prezes i ja będę podkreślał, że my ten zespół jest w budowie, tak? Budujemy go w oparciu o naszych zawodników, o wychowanków i ten mecz pokazał, że mimo wszystko troszkę zabrakło tego doświadczenia, takiego wyrachowania, żeby to 1-0 może nawet nie dowieść do końca, ale nawet strzelić drugą, trzecią bramkę, bo myślę, że z biegiem meczu, gdybyśmy przetrzymali, tak jak podkreśliłem, te 10-15 minut, to by były kolejne sytuacje. Czyli tak jak pan mówi, dzisiaj pomimo porażki też zawodnicy pokazali się z dobrej strony i rozumiem, że to nie zmienia celów, które postawiliście sobie przed sezonem, czyli wygrywanie w każdym spotkaniu. Oczywiście, no też nie będziemy tutaj się gdzieś tam cieszyć z tego, że mecz przegraliśmy, tak? Na pewno jest dużo wniosków, dużo materiału do analizy, ale też tak jak mówię, no trzeba, ten zespół się rozwija, tak? Ten zespół się rozwija, trzeba podkreślić fajną pracę zawodników, super zaangażowanie i mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy lepiej zorganizowani piłkarsko i do każdego meczu podejdziemy z takim zaangażowaniem jak do dzisiejszego, a to się wtedy, jestem pewien, przełoży na jeszcze lepsze wyniki.